pozwólcie, że przeczytam z Bożego Słowa pewien fragment, który pokazuje, co stało się na krzyżu. Ja wiem, że kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, tam jest opis tego wydarzenia. Mamy pewną ilustrację. Możemy to wydarzenie oglądać od zewnątrz. Jak oni biczują, jak go prowadzą, jak go przybijają do krzyża, jak umiera, jak ostatnie słowa kieruje. Kiedy jest ten moment, kiedy z jednym z łotrów jeszcze rozmawia i otwiera drzwi do Królestwa Bożego dla tego człowieka. Ale w Starym Testamencie jest napisane coś więcej, głębiej o tym, co stało się na krzyżu. Czytamy tak. Jest to prorok Izajasz, 53 rozdział. I pozwólcie, że przeczytam od 3 do 7 wersetu. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Uwaga. Lecz on nasze choroby nosił. Nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Moi kochani, nieraz, kiedy czytam ten fragment Bożego Słowa, zadaję pytanie, o kim prorok mówi? I jeszcze nigdy nie usłyszałem innej odpowiedzi, jak to jest oczywiste, o Panu Jezusie, o Jego śmierci. I wtedy jest bardzo ważna rzecz. Czy wy wiecie, że ten fragment został napisany 700 lat, zanim Pan Jezus się urodził? Bo około 700 lat przed Chrystusem żył prorok Izajasz. Ale Bóg dał mu możliwość zobaczyć to wydarzenie. Wydarzenie, o którym prorok mówi, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Nic dla siebie, wszystko dla nas. Nasze choroby, nasze cierpienia, naszą niemoc. To wszystko zostało uczynione dla nas. Śmierć Chrystusa na krzyżu to po pierwsze zwycięstwo nad śmiercią. Po drugie śmierć Chrystusa na krzyżu i zadane rany i sińce to źródło naszego uzdrowienia. Śmierć Chrystusa na krzyżu to klucz do wolności od wszelkiego rodzaju zniewolenia. Oraz krzyż jest miejscem szczególnego pojednania. I chciałbym o tych czterech elementach w odniesieniu do naszego życia powiedzieć. Co to znaczy zwycięstwo nad śmiercią? Wiecie, każdy z nas, przychodząc na świat, przyszedł z wyrokiem, że pewnego dnia będzie musiał umrzeć. Czy to nam się podoba, czy nie. Kiedy jesteś młody, wydaje ci się, że to jest jeszcze przed tobą. Ho, ho, ho. Ja mogę wam mówić o wydarzeniach, kiedy miałem 12 lat i wydaje mi się, że było to wczoraj. To wcale nie było ho, ho, ho. Pamiętam pierwszy dzień w szkole podstawowej. Miałem 7 lat, 51 lat temu. I pamiętam to spotkanie i kiedy rysowałem moją mamę. Ja nie potrafię rysować, ale narysowałem. A to, że nie potrafiłem rysować, więc pani na wszelki wypadek się spytała, co to jest.
Ja mówię, jak to co? To jest mama. A co ona tutaj ma? A to były nogi. I ja mówię, nogi, a na nogach mama ma botki. Kiedyś mówiono na takie niskie kozaczki, botki. Pamiętam, jakby to było wczoraj, 50 lat temu. Nie myśl, że życie jest tak długie, jak ty sobie to wyobrażasz. A więc każdy z nas będzie pewnego dnia musiał swój żywot zakończyć. Ja na dniach skupienia jestem od 30, może 31 lat. I wielu wspaniałych mężów, którzy prowadzili te dni skupienia, dzisiaj już jest w wieczności w domu Ojca. Śmierć. Koniec. Nie wiem jak wy, ale ja jako dziecko bardzo bałem się śmierci. Miałem lęk przed śmiercią. Stało się to w momencie, kiedy umierała pewna polska aktorka. Nie wiem, czy słyszeliście nawet o niej. Nazywała się Mieczysława Ćwiklińska. Ja byłem małym chłopcem, kiedy w telewizji była podana wiadomość i pokazywano, jak składano ją do grobu, orszak, który szedł z trumną. I wiecie, jako mały chłopiec siedziałem na tapczanie, patrzyłem na to i nagle uświadomiłem sobie, że pewnego dnia ja będę w tym samym miejscu, co ona. Pewnego dnia umrę, przestanę żyć, zostanę wsadzony do tego pudła i zakopany pod ziemią. I będzie koniec. I już nie będzie nic. I wtedy strach przeszył mnie od czubka głowy do stóp. I pomyślałem sobie, nie, nie będę o tym myślał. Ale co jakiś czas ta myśl wracała, a z tą myślą niesamowity strach. I to już koniec. I nie ma nic. A jeżeli nie ma nic, to jaki sens ma to, co jest teraz? Jeżeli nie będę mógł nawet wspomnieć tego, co jest teraz, jaki to wszystko ma sens? Jaki ma sens, czy człowiek żyje 10 lat, 15, 30, 90, skoro umrze i koniec? Wiecie, to mnie paraliżowało. Lęk przed śmiercią. Jak uwolnić się od tego lęku? Wiedziałem, że ten lęk jest to pewnego rodzaju zadatek zapłaty, która czeka człowieka. Bo Słowo Boże mówi, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. I to był już taki zadatek. Zapłatą za grzech jest śmierć. I żebyś nie miał wątpliwości, że też to dotyczy ciebie w równym stopniu jak mnie, to w innym miejscu Słowo Boże mówi, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma takiego człowieka, który by nie zgrzeszył. Był w historii, ale tylko jeden. Jego imię to Jezus. Kiedy byłem w biurze w Janowicach Wielkich, pewien mężczyzna przyszedł do mnie. Właśnie przyjechał samochodem, bardzo elegancki samochód. On bardzo też elegancko wyglądał. Bardzo inteligentny młody człowiek. Przedstawił się i powiedział, drogi panie pastorze, ja przyjechałem tu w imieniu mojej mamy. Moja mama umiera w szpitalu w Kowarach. I ona czytała wczoraj czy przedwczoraj gazetę i tam była informacja o waszym kościele. I mama poprosiła mnie, żebym przyjechał tutaj do pana i poprosił, czy by pastor nie mógł ze mną pojechać i spotkać się z moją mamą. Ona chciałaby porozmawiać z panem. Więc pojechałem do Kowar. Kiedy wszedłem do szpitala i dochodziliśmy korytarzem do pokoju, gdzie była ta kobieta, spotkałem panią ordynator. Przedstawiłem się, że jestem pastorem, że chciałbym spotkać się z tą osobą. I wtedy ona krótko mi powiedziała, tak, ta osoba już odchodzi. To jest sprawa godzin, ale proszę wiedzieć, że ona jest zupełnie świadoma tego, co się dzieje. Kiedy wszedłem do pokoju, zobaczyłem kobietę, która... Właściwie ona siedziała, miała kilka poduszek pod sobą, więc w takiej pozycji siedzącej, żeby się nie udusiła. To był nowotwór złośliwy, który już zaatakował tutaj wiele części, między innymi płuca. Miała kroplówki w rękach, aparat tlenowy założony. Uśmiechnęła się, podziękowała, że przyszedłem, poprosiła, żebym koło niej usiadł i zaczęliśmy z sobą rozmawiać. A właściwie to ona zaczęła mówić o sobie. Zaczęła mówić o swoim życiu, o tym, w jakim domu została wychowana, jak to w czasie wojny w jej domu ukrywali dzieci pochodzenia żydowskiego. Ona zresztą otrzymała od rządu Izraela medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
Zaraz po wojnie prowadziła sierocińce dla dzieci. Była bardzo oficjalną i znaną osobą w Karpaczu. Wykonała wiele wspaniałych rzeczy. Mówi, miałam syna, jednego syna, ale pastor mógł go poznać. Dziękuję Bogu, że... Nie, ona właśnie nie powiedziała, dziękuję Bogu. Cieszę się, że mogłam go wychować na dobrego człowieka. I tak mówiąc, ja zastanawiałem się, dobrze, no, tak, jaki jest cel, że ona poprosiła mnie. I ona mówi, ja wiem, że ja już odchodzę. Ja zdaję sobie sprawę, że to już jest koniec. Ja nawet przygotowałam sukienkę, w jakiej mam być pochowana. I drogi pastorze, wydawało mi się, że ja wiem, że ten dzień musi przyjść, on przychodzi, że będę gotowa. Ale kiedy ten dzień się zbliża, ja widzę jakąś czerń, ciemność i zaczyna mnie jakiś dziwny lęk wypełniać. Bo ja coś jeszcze pastorowi nie powiedziałam. Ja jestem osobą niewierzącą. Jestem niewierzącą, dlatego że ja widziałam rzeczy, które robili ludzie, powołując się na Boga, i stwierdziłam, że tak naprawdę w takim razie Boga być nie może. Moje dziecko wychowywałam w duchu ateistycznym. Ludzie mnie znają jako osobę, która jest ateistką. Ja zawsze deklarowałam to, że nie ma Boga, mimo że prowadziłam takie moralne, jeżeli chodzi o etykę, moralność, naprawdę na wysokim poziomie. To nie jest tak, że jak człowiek nie wierzy w Boga, to już jest taki, wiecie, najgorszy lump. To może być człowiek, który od strony etyczno-moralnej może być naprawdę na bardzo wysokim poziomie i być może nieraz wzorem dla chrześcijan. I kiedy ona mi to mówiła, i mówi, ja sama nie wiem, dlaczego poprosiłam, żeby pastor przyszedł tu do mnie. Ja mówię, ja chyba wiem, dlaczego ja tu jestem. Chciałbym pani powiedzieć, że jest szansa, aby ta ciemność, którą pani widzi, i ten lęk zostały zniszczone poprzez to, że przyjdziemy pod krzyż Jezusa Chrystusa i pani Jezusa przyjmie do swojego serca. Ona się uśmiechnęła i mówi, to niemożliwe. Ja przez całe życie odrzucałam go, ja innym mówiłam, że go nie ma i czy kogoś takiego on by teraz przyjął? Kogoś, kto miałby to zrobić ze strachu? Kto wie, że to już jest końcówka? I wtedy przypomniało mi się coś ważnego i powiedziałem jej, nie wiem, czy przypomina sobie pani z dzieciństwa, czy nawet z historii biblijnych, które się opowiada w kraju, że tam na Golgocie nie tylko był jeden krzyż, ale były jeszcze dwa inne. I co jest ciekawe, mamy cztery Ewangelie, które nam mówią, że tam na tych krzyżach umierali złoczyńcy, którzy byli zbrodniarzami. I trzy Ewangelie mówią o tym, że oni urągali Jezusowi aż do końca. Ale jeden ewangelista zauważył coś, czego nie zauważyli inni. On widocznie był tak blisko, że usłyszał coś, a może dostał informację, bo to Łukasz dostał informację od Jana, który był najbliżej, że tam w ostatniej chwili ten umierający łotr westchnął do Pana Jezusa i powiedział, Panie, wspomnij na mnie w królestwie Ojca swego. I Pan Jezus na to odpowiedział, zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. I wtedy powiedziałam, droga Pani, nie jest za późno. Jeszcze Pani żyje. Jej było to bardzo trudno. Czy aby na pewno Bóg może się nad nią zmiłować? Ja mówię, chciałbym, żebyśmy się razem pomodlili. Ona mówi, ale ja się nigdy nie modliłam. Ja nie pamiętam, żebym ja się kiedyś modliła. Więc pomogę Pani.
I powiedziałam, niech Pani tylko tak szczerze z serca powtarza po mnie słowa modlitwy. I wtedy ją prowadziłem w modlitwie. Panie Jezu, dziękuję Ci, że umierałeś na krzyżu za mnie. I mimo, że przez całe życie zapierałam się Twojego istnienia, to wiem, że Ty jesteś. Proszę, przebacz mi i objaw się, abym mogła doświadczyć Ciebie takim, jakim Ty jesteś. Po chwili zauważyłem tej modlitwy, że oczy jej wypełnione są łzami. Więc zakończyłem tę modlitwę. Spojrzałem na zegarek, upłynęło już trochę czasu, ona była bardzo zmęczona, więc powiedziałam, droga Pani, ja teraz już Panią pozostawię, żeby Pani odpoczęła, a jutro, jeżeli Pani nie ma nic przeciwko temu, to znów Panią odwiedzę. Ona bardzo się ucieszyła i powiedziała, w takim razie, pastorze, czekam na Ciebie. Kiedy wyszedłem z pokoju, znów zobaczyłem Panią ordynator, więc podszedłem i mówię, ja obiecałem tutaj Pani, nie chciałbym nazwiska mówić, że wrócę do niej jutro. I wtedy ta lekarka przerwała i powiedziała, pastorze, ale jest wątpliwa sprawa, że będzie jutro. To są naprawdę już ostatnie chwile. Ale proszę zostawić mi swój numer telefonu. Jeżeli by coś się stało, to wtedy ktoś ze szpitala zadzwoni do pastora, żeby już nie trudzić, żeby przyjeżdżać. A jeżeli telefonu nie będzie, to oczywiście zapraszam. Nie było żadnego telefonu i na drugi dzień rano wsiadłem do samochodu, przejechałem przez piękną przełęcz Karkonoską. Kiedy wszedłem do szpitala tym korytarzykiem, wszedłem do pokoju i dokładnie ten sam obraz co dzień prędzej. Na tych poduszkach leżała z aparatem tlenowym, dwie kroplówki miała. Ale ten obraz mam przed sobą. Kiedy wszedłem, ta kobieta niesamowicie pięknie się uśmiechnęła. Spojrzała na mnie i powiedziała tak. To co? Niedługo się tam spotkamy. I ona dokładnie wiedziała, co mówi. Ona wcale nie chciała mnie przestraszyć. Ona wiedziała, co powiedziała. Kiedy usiadłem przy niej, ona powiedziała tak. Pastorze, kiedy Ty wyszedłeś z pokoju, ja przez chwilę zasnęłam. Ale kiedy obudziłam się, miałam taki pokój w sercu i później spokojnie przespałam noc, co mi się nie zdarzyło przez ostatnie lata, dosłownie lata. To było i z powodu choroby, i tego niepokoju, i lęku, który miała. Więc razem pomodliliśmy się do Pana Boga, porozmawialiśmy o tym, co niedługo ona będzie mogła przeżywać i doświadczać z Panem Bogiem. I skończyłem rozmowę, mówię, ja teraz wyjeżdżam do Warszawy, ale kiedy wrócę, znów przyjdę i odwiedzę Ciebie. Kiedy wyszedłem z jej pokoju, wróciłem do domu, spakowałem rzeczy, pojechałem do Warszawy. I drugiego dnia, kiedy byłem w Warszawie, otrzymałem telefon, dzwonił jej syn i mówi, pastorze, tej nocy moja mama odeszła do wieczności. Ale ona miała jeszcze jedną prośbę przed śmiercią. Prosiła mnie, żebym zadzwonił do ciebie i poprosił, czy byś mógł pochować mamę. Oczywiście, chętnie się zgodziłem, ustaliliśmy termin. Widzicie, prawie całe Kowary przyszły na ten pogrzeb. To był tłum ludzi. I kiedy razem z moim przyjacielem, pastorem z Jeleniej Góry, stanęliśmy w tej kostnicy, stanąłem przy trumnie, spojrzałem na ludzi i widziałem w nich takie bardzo wyraźne pytanie. Ciekawe, kto ją pochowa. Kiedy stanąłem przy trumnie, powiedziałem tak. Ta moja siostra w Jezusie Chrystusie dziś jest w niebie. A część ludzi robiła tak. Wiecie, i ja ich doskonale rozumiem. Nie, nie może być w niebie ktoś, kto nie wierzy w Boga. I to jest prawda. Jeżeli nie wierzysz w Boga, nigdy się tam nie dostaniesz. O tym mówi Boże Słowo. Jedynymi drzwiami, aby tam wejść, jest Jezus Chrystus. On powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przyjdzie do Ojca, jak tylko przeze mnie.
a ona była niewierząca. I widząc ten grymas, jak może niewierząca osoba być w niebie, jak ten człowiek może mówić, że ona jest w niebie? Wtedy powiedziałem, pozwólcie, że opowiem wam coś, o czym wy nie wiecie. I opowiedziałem tę historię, jak jej syn przyjechał do mnie, jak spotkaliśmy się, jak ona oddała swoje serce Jezusowi Chrystusowi. Kiedy pogrzeb się skończył, dużo ludzi podchodziło, dziękowało za słowo, ale pamiętam jednego starszego człowieka w takim ortalionie z laseczką. Podszedł do mnie, chwycił mnie pod rękę i mówi: Panie pastorze, na tak wesołym pogrzebie to ja jeszcze nie byłem. Dlaczego? Ten pogrzeb miał w sobie radość, bo ona nie umierała nie wiadomo dokąd idąc, ale szła do domu Ojca i pierwszą osobę w momencie, kiedy przekroczyła tę granicę, był Jezus Chrystus, który ją objął i przytulił do siebie. To nie jest powód do zmartwień. Może dziś chodzisz w takim niepokoju i lęku. Może nie chcesz nawet myśleć, co będzie, kiedy umrę. Poddaj się Bożej obietnicy. Błogosławieni ci, którzy w Panu umierają. Śmierć została pokonana. Krzyż to uzdrowienie choroby, jak powiedział Izajasz, lecz On nasze choroby nosił. W Jego ranami jesteśmy uleczeni. Mamy dziesiątki świadectw uzdrowienia Bożego. Pamiętam jakiś czas temu, pewna siostra w naszym kościele, wczoraj o tym wspominałem we Wiśle to świadectwo, to było niedawno, zadzwoniła do mnie i powiedziała: Marku, we wtorek mam operację. To były jakieś guzy. Ona była bardzo tym zaniepokojona. I powiedziała: Marku, mam taką prośbę, czytam Biblię i czytam list Jakuba i tam jest napisane: choruje kto między wami, niech przywoła starszych kościoła i niech modlą się, namaściwszy olejem w imieniu Pańskim, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie, a jeżeli dopuścił się grzechów, pamiętajcie, co pisze dalej, będą mu odpuszczone. Ja mówię: Ewo, jasne, że będziemy się modlić jako starsi. Czy ty będziesz jeszcze w niedzielę na nabożeństwie? Ona mówi: tak, no chcę przyjść. Ja mówię: to zróbmy w ten sposób, że kiedy będziesz na nabożeństwie w niedzielę, to nie tylko jako starsi się pomodlimy, ale jeszcze ta modlitwa będzie wzmocniona wszystkimi ludźmi, którzy będą w kościele. I w niedzielę, na początek, kiedy rozpoczynaliśmy nabożeństwo, ja o tym powiedziałem i powiedziałem: Ewo, proszę, przyjdź tutaj do przodu, będziemy się modlić, poproszę starszych zboru, żeby wyszli do przodu. Wzięliśmy olej, namaściliśmy ją olejem i zaczęliśmy modlić się modlitwą płynącą z wiary. Wyznaliśmy objawienie Królestwa Bożego, aby potężna, ponadnaturalna moc uzdrowienia spłynęła nad nią. Ja też zachęciłem inne osoby, żeby wychodziły do modlitwy w tym czasie, aby również miały możliwość skorzystać z takiej modlitwy. Kiedy skończyliśmy się modlić, skończyła się niedziela, poniedziałek, we wtorek chyba wspomnieliśmy jeszcze, że dzisiaj Ewa ma operację. W środę, w czwartek moja żona, tak siedzieliśmy razem i moja żona mówi: wiesz co, zadzwonię do Ewy i spytam się, jak ona się czuje po tej operacji. Ja tak siedziałam naprzeciwko żony, więc mogłem ją obserwować. Ewa wzięła telefon, tamta siostra też, Ewa, moja żona również, Ewa, i dzwoni i wiecie, tak patrzę na moją żonę i ona mówi: no witaj Ewuniu, jak się czujesz po tej operacji? I po chwili takie większe oczy dostała i mówi: jak nie miałaś operacji? Jak jesteś w domu? Kilka dni później ta kobieta stanęła przed całym kościołem i opowiedziała, jak w poniedziałek poszła do szpitala, jak przeprowadzono badania. Lekarze nie za bardzo rozumieli tego, co wyniki pokazują i jeszcze raz zrobili badania i powiedzieli: pani nie musi mieć żadnej operacji, wraca pani do domu. I wtedy inna taka starsza kobieta z tyłu zupełnie siedząca pokiwała do mnie i mówi: pastorze, a ja też mogę. Więc ja powiedziałem: chodź, wyjdź do przodu. Ja mówię: co jest? Ona mówi: ja tego dnia też wyszłam do przodu, się modliliście. Ja miałem taką kłopotliwą sytuację. Miałem taką egzemę na rękach. Było to dla mnie kłopotliwe, nieraz nawet, żeby komuś rękę podać.
I ja nawet nie wiem kiedy. Po prostu wyszłam z nabożeństwa, kiedy wracałam do domu, spojrzałam na ręce, a moje ręce czyste są. Co się stało? Czy to jest możliwe? Zadam ci pytania. Czy Bóg, w którego wierzysz, ma moc? Czy może Bóg, w którego wierzysz, może tylko tyle samo, co ty możesz? Bo jeżeli On może tylko tyle, ile ty możesz, to nie ma dla ciebie uwolnienia. Bo nie jesteś w stanie sam się uwolnić. Nie ma dla ciebie uzdrowienia, bo nie jesteś w stanie sam się uzdrowić. A są choroby, że i dzisiaj niestety i lekarze rozkładają ręce. Co stało się na krzyżu? On tam nasze choroby, niemoce poniósł. Powiedziałem, że krzyż to miejsce uwolnienia od wszelkiego rodzaju nałogów. Wiele osób, z którymi dawno się nie widziałem, pytają mnie się, to co tam w zborze w Janowicach po tym, jak wyjechaliście do Legnicy, bo w Legnicy jesteśmy od 9 lat, czy twój syn cały czas jest pastorem? Ja mówię, nie, mój syn już jest we Wrocławiu pastorem. Więc następne pytanie jest takie, to kto jest teraz pastorem w Janowicach? I ja mówię, Jarek Wasilewski. Nic wam może nie mówi to słowo Jarek Wasilewski. Jarek kilka dobrych lat temu, to było chyba 12, tak? Około. Przyjechał do Janowic. Szukał pomocy. Narkotyki, heroina, dożylnie. Nie mógł dobrze chodzić, bo miał dziury po infekcjach w nogach. Jego życie było kompletnie rozwalone. On jak zombie wyglądał, zabandażowane ręce. Jego część ostatniego życia to był dworzec we Wrocławiu. Wiecie, fatalna sytuacja. Kiedy stanął przede mną, powiedziałem, a w ogóle już kiedyś próbowałeś się leczyć, wychodzić z problemu? I wtedy on wyciągnął dokumentację i zobaczyłem, że mam przed sobą dokumentację, która mówi o 42 próbach wychodzenia z nałogu poprzez szpitale psychiatryczne i różne ośrodki. To, że znalazł się w tym miejscu, to, że ojciec szukał ratunku dla niego i już był gotowy brzytwy się chwytać już czegokolwiek, tylko żeby ratować syna. W tym czasie w ośrodku był jego kumpel, który wcześniej znalazł się w ośrodku Teen Challenge, tu również ta nazwa była wymieniana. I ten kumpel, który wyszedł z nałogu prędzej, kiedyś Jarka zachęcał, mówi, Jarek, ja jadę do chrześcijańskiego ośrodka. On mówi, to nie jest dla mnie, to tam jakieś religijne rzeczy nie są dla mnie. Ale po kilku latach był już tak zdesperowany, że przyjechał do nas. Wiecie, tak na dobrą sprawę, co możesz zrobić w tej sytuacji? Człowiek inteligentny, bo uzależnienie się zaczęło jeszcze przed klasą maturalną w szkole średniej. Dano mu amfetaminę. To był chłopak, który wszystkie świadectwa w szkole podstawowej i jeszcze przez jakiś czas w szkole średniej miał z czerwonym paskiem. Chłopak bardzo inteligentny, zdolny, ale wszystko zostało zawalone. Kiedy przyjechał, to był wrak człowieka. Co możemy zrobić? On mówi, dla mnie już nie ma szans. Ja mówię, zgadza się. Posłuchaj, nie ma dla ciebie szans. Ale ty tylko mówisz w pewnym obszarze, który znasz. Czyli myślisz o sobie, że nie jesteś w stanie sam sobie pomóc. Myślisz o medycynie, która nie jest w stanie ci do końca pomóc. Myślisz o różnych obszarach. A ja chcę ci powiedzieć, że nie ma czegoś takiego, jak nie ma szans, kiedy wprowadzasz Jezusa Chrystusa w swoje życie. On się uśmiechnął i nie zauważyłem, żeby to był uśmiech wiary. Potrzebował jeszcze troszkę czasu, ale przyszedł ten dzień, gdzie Jarek oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Poznał dziewczynę, która ze Strzegomia pochodzi. Ona szukała miejsca, wychowała się w trudnym domu. W jej domu w pewnym momencie nie było wody, nie było energii elektrycznej. I spytała mnie się, czy byłoby miejsce w Janowicach. Powiedziałem, Oksanko, miejsce i bardzo dużo pracy. Dostała pokój, jedzenie i zaczęła pracować w ośrodku.
relacje z Jarkiem zaczęły być coraz bliższe. Jarek już skończył terapię, był asystentem wychowawcy. I teraz, moi kochani, co się dzieje? Jarek oddaje swoje życie Jezusowi, staje się wolnym człowiekiem. Kończy terapię, rozpoczyna się relacja z Oksanką, jest asystentem wychowawcy. Oksana włącza się w pracę ośrodka, ich miłość między sobą dojrzewa, następuje ślub i po kilku tygodniach po ślubie, pewnego dnia, pół roku po ślubie, pewnego dnia policja, Jarosław Wasilewski, tak, zabieramy pana do aresztu śledczego. Na panu ciąży obowiązek odbycia kary, 2,5 roku więzienia. Chodziło o oszusta finansowe, które pozwalały mu narkotyki brać. I zabrali go do zakładu karnego. Wiecie, pomyślałem sobie, co będzie teraz? Czy Jarek wytrwa? On kiedyś będzie tutaj, bo wiem, że rozmawiałem z bratem Jankiem, on ostatnio nie mógł przyjechać na to miejsce. Opowie wam, że nigdzie nie miał takiego dobrego czasu z Biblią, jak w zakładzie karnym. Bóg mu niesamowicie błogosławił. Dał mu przychylność władz więzienia oraz innych skazanych. Wiecie, w jaki sposób? Pewnego dnia na spacerniku podszedł do niego starszy gość. Nie będę mówił pseudonami, ale to jest związane z Pruszkowem. Starszy gościu. Taki tatuś. Pamiętam, jak go kiedyś wziąłem na misia, później powiedziałem, kto był na naszym spotkaniu dyrektorowi, to on aż się przestraszył. W każdym bądź razie ten gość tak zawołał Jarka, mówi, chodź tu młodziutki, a ty za co siedzisz? Jarek wtedy zaczął z nim rozmawiać. I powiedział o tym, jak oddał swoje życie Jezusowi i jak dzisiaj jest zaangażowany w ośrodku w Janowicach, bo tam wybudowany jest ośrodek, który on przeszedł. Ten starszy człowiek nie za bardzo rozumiał, co on mówi, ale spytał się, to ile można było kasy wyciągnąć na takim ośrodku. Ale Jarek mu opowiedział. I wiecie, jak się skończyło? Że kiedy kończył się spacer, ten starszy gość, młody, trzymaj się. Ty wiecie, jaki ten młody szacunek w więzieniu od tego momentu zaczął mieć? Ten człowiek z nim rozmawiał i jeszcze poklepał go po plecach. Zrobiliśmy małą grupę modlitewną. Tam cały czas w tej chwili ten zakład karny jest odwiedzany. Po połowie odbywania kary na wniosek dyrektora więzienia Jarek stanął na wokandę i wyszedł. I dalej służył razem z żoną. Później zrobił specjalizację w terapii uzależnień. Jego żona skończyła studia resocjalizacyjne z tytułem magistra. Ona dzisiaj jest dyrektorem tego ośrodka, a on jest pastorem tego kościoła. Kogo Syn Boży wyswobodzi, ten jest prawdziwie wolny. Ta wolność to nie jest to, że nie pijesz, a dalej jesteś przegrany. To nie jest wolność. Nie chciałbym mieć takiej wolności. Nie piję, a jestem przegrany. Bóg nie powołuje cię do przegranej, ale do zwycięstwa. Kogo Jezus wyswobodzi, z Golgoty płynie uwolnienie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Golgota, krzyż, to miejsce pojednania. Pojednania człowieka, który jest na ziemi z wszechmogącym Bogiem, który jest w niebie, i pojednania człowieka z drugim człowiekiem. Wiecie, to pojednanie jest bardzo potrzebne. Jak bardzo potrzebowaliśmy pojednania w małżeństwie. Wiecie, nasze małżeństwo nie było budowane na miłości. Moja żona tego elementu może tak nie rozwinęła, ale wiecie, to jest problem, kiedy żyjesz z kobietą, kiedy kobieta żyje z mężczyzną i są względem siebie emocjonalnie obojętni. To nie znaczy, że niegrzeczni wobec siebie, obojętni tam wewnątrz. Po prostu facet jak każdy inny.
Moja żona jeszcze na mnie nie patrzyła poprzez pryzmat, takie wiecie, gdybyśmy od zera w tym momencie startowali, to jeszcze by było dobrze. Ale my nie startowaliśmy od zera, ale od minus 98. Bo co to jest to minus 98? To są wszystkie te zranienia, które ona w tym czasie miała w sercu też w stosunku do mnie. Pytanie, jak zacząć kochać kogoś, kogo nie kochasz? Wiecie, nie dasz rady pokochać kogoś na zawołanie. Możesz być miły dla kogoś, i tak było między nami, staraliśmy się być mili dla siebie, grzeczni, może ci w czymś pomóc, ale nie było tego uczucia miłości, które to uczucie wyróżnia tę drugą osobę od wszystkich innych. Jak zacząć tak kochać? Jak? Nie jesteś w stanie zmusić się i powiedzieć, dobrze, od jutra będę cię kochał. Ewentualnie będę starał i to słowo, będę starał się kochać, to znaczy będę miły dla ciebie. Będę tworzył taką relację, abyś nie była zasmucona. Ale to jeszcze nie jest miłość. Bo starać się miłować, to jeszcze nie jest miłować. Trzeba wprowadzić do tego Boga. I moja żona na to właśnie wskazała. I powiedziała tak, Marek, przecież Bóg jest miłością. A skoro On jest miłością, czy On nie może wlać w nasze serca miłość do siebie nawzajem? On jest wszechmogący, a tego bardzo chcieliśmy. Bo nie chcieliśmy przeżyć następnych lat życia. Tak na zasadzie miło ciebie widzieć. Chcieliśmy czegoś więcej i zaczęliśmy się modlić i Bóg zaczął wypełniać nas miłością do siebie nawzajem. Jak ja dzisiaj prowadzę poradnictwo dla małżeństw i słyszę małżeństwo, gdzie pytam się męża, ile jesteście w małżeństwie? O, już z 10 lat. Ja mówię, okej, a kochasz swoją żonę? Gdzie najpierw jest takie zakłopotanie, a później odpowiedź. Czy ja wiem, ja już się do niej przyzwyczaiłem. Wtedy zawsze po cichu modlę się. Boże, chroń mnie, abym nigdy się nie przyzwyczaił do mojej żony. Chroń mnie, abym nigdy nie przyzwyczaił się do mojej żony. Bo jeżeli fundamentem mojego małżeństwa będzie przyzwyczajenie, to tak naprawdę jego już nie będzie. Fundamentem małżeństwa ma być miłość. I Bóg wlał tę miłość. Ale wiedzieliśmy też, że tę miłość teraz musimy pielęgnować. I ją pielęgnujemy. I myślę, że zupełnie dobrze nam to wychodzi. Wiecie, nie chcemy zrobić na was dobrego wrażenia. Bo przecież nie o to chodzi. Nasze dzieci mogą najlepiej wam powiedzieć, jak wygląda nasze małżeństwo. Wiecie, nasz syn, kiedy był młodszy, on wtedy był liderem młodzieży. Pamiętam takie wspólne nabożeństwo, w którym bardzo mnie zaskoczył. Razem głosiliśmy. I on opowiedział o swoich trzech bohaterach. O Jezusie Chrystusie. O jednym z największych misjonarzy na świecie. A później powiedział tak. A moim trzecim bohaterem jest mój ojciec. I wiecie, na co on zwrócił uwagę? Na co ja nigdy nie zwracałem uwagę. On mówi tak. Bo moi rodzice są tacy sami w kościele i tacy sami w domu. Wiecie, co najbardziej dzieci odpycha od rodziców? Hipokryzja. Że inaczej funkcjonują w domach, a inaczej przy innych ludziach. Wiecie, kiciu kociu, kiciu mój kociu, a później z takimi, wiecie, pod oczami. Mieliśmy takich znajomych. Tak! Ona siadała mu na nogach i mówi, mój kiciu. No wszyscy mogli powiedzieć, oni oszaleli z miłości. Kiciu, kociu, a na drugi dzień kiciu do nas żalić się przyszła z takimi podbitymi oczami. Wiecie, tu nie chodzi o to, żebyś robił dobre wrażenie przed kimś. Tu chodzi o to, żeby ludzie, którzy są wokół ciebie, to widzieli, a najlepiej, żeby to byli ci, którzy są najbliżej ciebie. A najbliżej są domownicy nasi. To jest fantastyczne. Bóg jest miłością. On dokonuje pojednania nie tylko przez Jezusa z sobą, ale też z nami nawzajem. Ilu jest takich winowajców, którzy,
których nosisz na wątrobie. Bo wiecie, na sercu nosimy tych, których kochamy. Wątroba jest od noszenia winowajców. Ilu takich winowajców nosisz na wątrobie? Jak jest ciężko. Tym winowajcą może być nawet najbliższa osoba. Może to być rodzic, może to być teść, teściowa, może to być brat, siostra. Często w rodzinach, zobaczcie, co się dzieje. Ilu jest, ile jest nieprzebaczenia, ile jest bólu. Pan Jezus przyszedł po to, aby dokonać pojednania. Moi kochani, mógłbym bardzo długo mówić, ale nie chodzi o mówienie, ale doświadczenie. Chciałbym w tej chwili przyprowadzić was pod krzyż. Ale nie chcę zrobić tego na siłę. Moja żona powiedziała o czymś, z czego później zostałem uzdrowiony. Pamiętacie, ona mówiła tak. I Marek przyprowadzał ludzi i wszyscy próbowali wcisnąć mi Jezusa Chrystusa. A wiecie, dlaczego nie udało nam się wcisnąć Jezusa Chrystusa? Dlatego, że pierwszą osobą, która nie pozwala na to, żeby wcisnąć ją, to jest sam Pan Jezus. Pan Jezus nie pozwoli na to, żeby ktoś Jego wcisnął w serce drugiego człowieka. Pan Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Każdy, kto otworzy, tam wejdę. Żeby wejść, musisz otworzyć swoje serce. Jeżeli twoje serce będzie zamknięte, nie martw się, nikt ci Jezusa nie wciśnie na siłę do twojego serca. Więc nie wracaj do domu i nie mów. Jestem silny. Jednak mnie nie przekonali, nie wcisnęli mi tego Jezusa. Nawet nie próbujemy tego robić. Dlatego, że On tylko wejdzie do twojego serca, kiedy ty Go zaprosisz. Pytanie, czy jesteś dziś gotowy powiedzieć tak, otwieram swoje serce i zapraszam Pana Jezusa Chrystusa, aby On wszedł do mojego życia. Ja nie mówię tutaj raz o religii. Ja nie mówię tutaj o żadnym kościele. Ja w tej chwili chciałbym skupić się na osobie Jezusa Chrystusa, który mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeżeli pragniesz, chciałbym razem z tobą się modlić. Żeby wiedzieć, że taka modlitwa jest uzasadniona. Mam pytanie. Kto z was pragnie dziś otworzyć swoje serce dla Jezusa? Jeżeli pragniesz to uczynić, podnieś swoją rękę, tak jak już niektóre osoby to zrobiły. Tak, nie jesteś jedyną osobą.